pana mordeczki, dzisiaj nastał ten dzień, że będziemy odpalać Golfa, projekt GTD na plus 300 koni. I właśnie teraz pakuję to coś, czyli prostownik, duży prostownik, bo mamy dużo mocy do uruchomienia, także jest duży prostownik. Pakujemy prostownik, jeszcze kompa, kabel od tego, od VCDS-a też jedzie z nami, po to, żeby przed uruchomieniem właśnie silnika przepuścić przez wtryski, przez cały układ Common Rail paliwo specjalną funkcją VCDS, po to, żeby nam się tam nic nie przetarło, żeby pompa i tak dalej, inne rzeczy nie szły na sucho podczas pierwszego rozruchu silnika. Także zawijamy się do Kamila i widzimy się za chwilkę u niego. Dojechałem, Kamil gdzieś poszedł, ale za chwilę przyjdzie. No, troszkę generalnie stres jest. Zobaczymy, czy odpali w ogóle. Powinno. Jak majster dobrze poskładał, to powinno odpalić. Podepniemy prąd, bo to trochę stoi. I będziemy odpalać za chwileczkę. Plus do plusa, minus do minusa. Syk. Auto już stoi któryś miesiąc w sumie bez ładowania jakiegokolwiek. Ale mamy, pokazuje 12 V, także akumulator wydaje się być w miarę spoko. Więc tak, prostownik mamy zapięty. Prąd na aucie jest. Teraz jeszcze będziemy pompkę progową, czy tą baku odpalać, żeby sobie, żeby jakby odpowietrzyć układ, nie? Bo wszystko było odpięte, wtryski były odpięte, wtryski w ogóle są inne, pompa jest inna, także trzeba odpowietrzyć układ, czyli w skrócie przepompować paliwo przez cały układ, no i później będziemy próbować odpalić Golfa. Także ten Kamil już w ogóle jest. Siemanko Kamil, cześć. Siema. Wrócił. I żeby właśnie jak uruchamiamy pierwszy raz auto i na przykład wymienialiśmy wtryski, albo regenerowaliśmy wtryski, albo zapowietrzyliśmy sobie układ paliwowy, to żeby sobie go odpowietrzyć tak bezinwazyjnie, żeby nie uszkodzić, na przykład nie przytrzeć pompy albo wtrysków, wchodzimy sobie po prostu w VCDS-ie w silnik i wchodzimy w nastawy podstawowe. Jak ktoś ma po angielsku, to basic settings i tu wybieramy pierwsze napełnienie, nie sprawdzanie pompy wstępnego tworzenia paliwa i dajmy po prostu idź i pompka się nam uruchamia i teraz będzie pompować paliwo przez układ. Odpalamy sobie ją na jakiś czas, na minutę, dwie. Wycieków brak. Kamil, obstawisz, że odpali, czy ciężko będzie? Jak myślisz? Znaczy, mi się wydaje, że odpali oczywiście, nie? Że czysta koń odpali od razu, ale zobaczymy. Pewny koń. No, na razie się nie poci nigdzie, wszystko jest ok. No dobra. No jeszcze jest pomysł taki, żeby przed pierwszym uruchomieniem, żeby parę razy po prostu obrócić motorem samym rozrusznikiem bez odpalania, czyli odpięliśmy te wtyczki z
wtrysków, tak żeby nie odpaliło auto, no i pokręcimy sobie, żeby wszystko się ładnie przesmarowało, no i później będziemy już odpalać. Chyba tak to by dało, wolę odpalać i powiem. Aha, sprzęgło trzeba naciść, kurwa, muszę tam wleźć. Bardzo fajnie, jak na pierwsze odpalenie na zimny silnik, spoko, ciśnienie paliwa na takim biegu jałowym, jakim słyszycie, też jest ok, o dziwo, na tej pompie, idealnie takie jak ma być, pod obciążeniem pewnie będzie problem, ale to później. Kamil, to udało się odpalić! Dzioneczka! Kurwa, ale klacznie! No! Czasko, nie? Tak cichutko, nie? A i przy okazji mamy też założony ten, jest założona już spódnica oleju. No i intercooler ten duży mamy założony. Tutaj już wszystko siedzi. Ja może wyjdę z garażu. Ale jest mega, mega zajebiście. No, to zostało mordeczki tak, zrobić wydech, doloty porobić. Wcześniej gadaliśmy, że zostawimy te plastikowe rury dolotowe, ale ich nie zostawimy, bo już jest tyle hajsu tutaj. Proszenie w ten silnik, że założymy też rury takie fajne, customowe, nasze. Oczywiście dopniemy z nierdzewy wszystko, żeby to było po prostu kompletne, nie? Żeby projekt był kompletny. Założymy czujniki czterobarowy i ten od ciśnienia, ten co ma być. No i Kamilek zrobi nam wydech. Ale najważniejsze dzisiaj jest to, że Tesla żyje, nie? Także jest zajebiście. No bo jest odpięty, pompa wody jest odpięta i nie ma wody, nie? Nie ma wody, no. Nawet nie zagrzało jeszcze. A tak co, kolektor patrzyłeś, wszystko tam nic się nie dymiło z tego? A to może odpal go Kamil jeszcze raz, zobaczymy jak to, wiesz, za drugim razem jak odpali, nie? Panie, na ryż! Zajebiście.
Jeszcze temat chłodnicy oleju. Tutaj mamy chłodnicę zamocowaną. I tutaj mamy te dwa przewody, tam dopływ i odpływ, czy odwrotnie, nie wiem jak to tutaj jest, w jakiej kolejności. I mamy to poprowadzone w ten sposób, że przechodzą nam tutaj, tu mamy wycięte dwa otwory i wchodzą przez dolot tutaj do wymiennika, nie? Tu jeszcze trzeba coś, jakąś łapkę zrobić, żeby było daleko od tego, od wentylatora, żeby się ten przewód nie przetarł. Tak to Kamil wymyślił. No nawet fajnie to wygląda. To jaki jest plan dalszego działania? Jaki jest plan dalszego działania? Tak, gadaliśmy, nie? Wydek, dolot i możesz zabierać na przykład. No i właśnie te rury, nie? To będziemy wszystko out. To mi się nie podoba jednak i będą tu normalne, stalowe, nasze rury, customowe założone. Znaczy nasze, no takie jak Kamil zrobił, będą, nie? I do tego wydech. Wydech 3. Jak chodzi o wydech, to tu będą 3 cale w dół i później jeszcze zobaczymy, co damy. Może na środek jakiś przelot albo na koniec jakiś tłumik przelotowy. Wszystko oczywiście będzie na późniejszych filmach. Na późniejszych filmach nagrane i wam, moi drodzy, pokazane. Także my, taki krótki vlog był z odpalania po prostu golfa. Dzisiaj się z wami żegnamy i widzimy się wkrótce, jak już, mam nadzieję, tutaj Kamil będzie zrobiony wydech i dolocik, nie? Albo chociaż jedna z tych rzeczy. Pioneczka na razie, nie? Na razie. Trzymajcie się, hej!